Pokój i dobro. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, którzy jesteście czcicielami naszych błogosławionych męczenników z Pariakoto, ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Jestem franciszkaninem, nazywam się Dariusz Mazurek i kilka lat temu byłem w komisji, która przygotowywała beatyfikację. Pamiętam, że bardzo ważne było to, aby wyjaśnić ludziom w Peru, dlaczego Michał i Zbyszek, a także z nimi ojciec Alessandro Dordi, kapłan, który był beatyfikowany, razem z nimi 5 grudnia 2015 roku, dlaczego oni zostali uznani za męczenników. Chciałbym powiedzieć Wam, że w Kościele mamy świętych, którzy są wyznawcami i którzy są męczennikami. Wyznawca to ktoś taki, kto żyje w sposób bardzo świątobliwy, żyje cnotami teologalnymi, wiarą, miłością, nadzieją i nie musi on być, faktycznie nie jest on osobą, która jest zamordowana przez jakiegoś przeciwnika Kościoła czy wroga wiary. Po prostu przez swoje święte życie dochodzi on do chwały ołtarzy. Natomiast w przypadku męczennika rzecz ma się następująco. Trzeba udowodnić, że jego śmierć jest związana z oddaniem życia za wiarę. To znaczy, ten ktoś, kto go morduje, musi to uczynić z nienawiści do Kościoła czy z nienawiści do wiary. Trzeba pamiętać, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jedynymi świętymi, jacy byli w Kościele, to byli męczennicy. Otóż chrześcijaństwo nie było religią uznawaną przez społeczeństwo, przepraszam, przez rządzących, przez imperatorów. Dlatego można powiedzieć, że działało trochę w ukryciu, w podziemiu. Dopiero wtedy, kiedy stało się religią oficjalnie uznawaną, pojawili się wyznawcy. Natomiast, jak wspomniałem, w pierwszych wiekach mamy do czynienia tylko z męczennikami. Męczennik z języka greckiego czy łacińskiego, martys, to znaczy ktoś, kto daje świadectwo nie tylko swoim życiem, jak w przypadku wyznawców, ale daje świadectwo swoją własną krwią prawdziwości słów, które głosi. A więc męczennik to nie jest ktoś, kto został zamordowany w wyniku jakiegoś rabunku w domu i może być ogłoszony właśnie męczennikiem, ale męczennik to jest ktoś, kto dał świadectwo wiary Chrystusowi. Kiedy jego życie było zagrożone, on nie uciekł. Słowo martyria oznacza świadectwo. I co ciekawe, właśnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa tymi, którzy mordowali chrześcijan, byli poganie. Jak można zatem zrozumieć męczeństwo Zbyszka i Michała oraz wspomnianego księdza Sandro, skoro oni zostali zamordowani przez chrześcijan? Jak to jest możliwe, że jakiś chrześcijanin zabija innego chrześcijanina i ten drugi dochodzi do glorii, do chwały ołtarzy? Otóż trzeba wiedzieć, że tak mogło rzeczywiście być, bo w Peru 95% społeczeństwa stanowią chrześcijanie, 85% społeczeństwa katolicy. A więc jeżeli na przykład w Pariakoto tamtej nocy, kiedy terroryści przyszli po naszych ojców, na 10 terrorystów możemy powiedzieć, że było 9 ochrzczonych. Inną rzeczą jest to, czy oni wierzyli, czy oni potem praktykowali swoją wiarę, ale możemy powiedzieć, że jeśli uciekniemy się do tej statystyki, to na 10 przynajmniej 9 było ochrzczonych. A więc jak to jest możliwe, że skoro ktoś, kto jest ochrzczony, zabija drugiego ochrzczonego i tym wyświadcza mu przysługę, żeby stał się męczennikiem? Jak to jest możliwe? I żeby to zrozumieć, żeby wyjść może trochę z tego schematu pierwszych wieków, kiedy to właśnie poganie mordowali chrześcijan,
żeby wyjść z tego schematu, żeby może zrozumieć, że chodzi tutaj o nowy rodzaj męczeństwa, pozwólcie, że posłużę się przykładem świętego Maksymiliana. Bo święty Maksymilian, kiedy w obozie koncentracyjnym, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau został, może inaczej, kiedy święty Maksymilian wyszedł z szeregu, bo chciał zastąpić Franciszka Gajowniczka, to przez oficera niemieckiego nie został zapytany, czy wyrzeka się swojej wiary, żeby ocalić swoje życie. Nie było takiego pytania, które stawiano może pierwszym chrześcijanom, że jeżeli rzucisz trochę kadzidła jakiemuś Cezarowi, to ocalisz swoje życie. Nie. Święty Maksymilian nie ma takiej w ogóle możliwości. On tylko wybiera oddanie swojego życia za drugiego człowieka. To znaczy, w życiu Maksymiliana spełniają się słowa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Jezus. Oraz słowa: jeżeli ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół, ten okazuje największą miłość. A więc święty Maksymilian umarł nie bezpośrednio za Chrystusa, ale pośrednio. Wybrał drugiego człowieka, wybrał bliźniego, którego chciał ocalić. Nie był sprowokowany do wyrzeknięcia się wiary. Możemy zatem stwierdzić, że tak jak już wspomniałem, że chodzi o pewien nowy rodzaj męczeństwa, który polega na tym, że jest się przy drugim człowieku, że jest się przy tym, który cierpi, przy tym, który jest ubogi. I właśnie kiedy była beatyfikacja świętego Maksymiliana, wtedy jeszcze sługi Bożego, papież Pius VI wyszedł do ołtarza w białym ornacie. Co to znaczy? Że uznał go za wyznawcę. Natomiast Jan Paweł II, może trochę też i na przekór niektórym teologom, wyszedł w czerwonym ornacie w dzień kanonizacji, bo uznał go za męczennika. Za męczennika miłości. Powtarzam, może się powtarzam, chodzi o nowy rodzaj męczeństwa. Wybierając drugiego człowieka, oddając życie za niego, umieram także za Chrystusa. Tak się składa, że kiedy papież Franciszek 3 lutego 2015 roku podpisywał dekret pozwalający na beatyfikację, poza tymi trzema wspomnianymi kapłanami, na liście beatyfikacyjnej był także arcybiskup Oscar Romero z Salwadoru. I on właśnie mówił, że kiedy ktoś chce być blisko ludzi biednych, będzie musiał dzielić ich los, będzie w jakiś sposób też prześladowany, tak jak oni. W tamtych czasach w Salwadorze nawet pojawiały się takie napisy na ścianach: zrób coś dla swojej ojczyzny, zabij księdza. A więc to, że księża nie uciekali od ludzi, że chcieli być blisko nich, to już było ryzyko, że mogą ponieść śmierć męczeńską, mogą dać świadectwo. I właśnie to stało się w życiu Zbyszka i Michała. Bo kiedy dowiedzieli się, że w wiosce są terroryści, Zbyszek i Michał nie uciekli. Pozostali przy swoich wiernych. Odprawili mszę świętą. I tego samego wieczoru zostali zamordowani przez inne osoby ochrzczone. Ale nie to jest najważniejsze już, kto ich zabił, tylko że zabito ich właśnie z nienawiści do wiary, z nienawiści do Kościoła. W momencie, kiedy nasi misjonarze nie opuścili swojej parafii, nie opuścili swoich wiernych, jako pasterzy nie opuścili tych owieczek, nad którymi mieli pieczę. To jest właśnie bardzo ważne, żeby zrozumieć, bo oblicze Kościoła latynoamerykańskiego właśnie jest takie, że jest tam dużo niesprawiedliwości, dużo przemocy. I misjonarze nie mogą sobie pozwolić tylko na myślenie o Panu Bogu przy biurku, na modlenie się tylko w kaplicy, sercem, ale też muszą coś konkretnego zrobić. Muszą być blisko tych ludzi. Mógłbym tutaj posłużyć się refleksją, że powinny być trochę jak Łazarz, Maria i Marta. To znaczy Łazarz, który myśli o Panu Bogu, który używa rozumu, Maria, która w kaplicy używa serca, by się modlić, i Marta, która używa rąk, by pomóc ludziom ubogim.
I tacy właśnie byli Zbyszek i Michał. Byli bardzo blisko Boga i byli bardzo blisko ludzi. To było bardzo niewygodne dla terrorystów, dlatego zginęli. I gdybym teraz chciał się zapytać ciebie, albo siebie nawet, jakie przesłanie niesie nam męczeńska śmierć tych dwóch braci, braci Franciszkanów? Żyjemy w czasach, w których można powiedzieć, że wiele aspektów naszego życia jest zdominowanych przez słówko light. To znaczy, jeżeli ktoś musi się odchudzać, je produkty light, które mają mniej tłuszczu, mniej cukru. Ale prawdziwy problem zaczyna się, kiedy tę dynamikę słówka light przerzucamy na nasze życie duchowe, na nasze powołanie. I kiedy ktoś może stać się franciszkaninem light, chrześcijaninem light albo człowiekiem light, czyli kimś takim, kto jest pozbawiony duchowych kalorii, kalorii duchowej miłości do Jezusa i do bliźnich. Przecież nie można być chrześcijaninem, jak to mówił Sergiusz Rabinin w jednym ze swoich wierszy, tylko od święta, gdzie niegdzie, po kryjomu, ukradkiem, ale chrześcijaninem trzeba być, Chrystusa trzeba wyznawać tak, jak ziarno wyznaje życie. A jak ziarno wyznaje życie? Ziarno wyznaje życie swoją śmiercią. I myślę, że męczennicy chcą nam podpowiedzieć, że w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w dobie naczyń z plastiku, które się używa i się wyrzuca, kiedy chcielibyśmy być może nie zgadzać się na jakieś zobowiązanie na dłuższą metę, a już na pewno nie na zobowiązanie do śmierci, męczennicy chcą nam powiedzieć, że trzeba być wiernym aż do śmierci. Nie tylko do momentu, kiedy pojawią się pierwsze trudności. Święci bardzo często mają rację bytu o tyle, o ile sprawiają jakieś cuda. W Peru mamy na przykład świętą Różę z Limy, jej sanktuarium. Poza studnią, do której ludzie wrzucają bardzo często koperty, listy ze swymi prośbami, jest też mały domeczek zbudowany przez świętą Różę z gliny, w którym ona się modliła. Taka mała pustelnia. Ja sobie zadaję pytanie, kto z tych ludzi, którzy idzie odwiedzić miejsce życia świętej Róży, poza tym, że prosi ją, to jeszcze się modli? Kto z nich? Myślę, że łatwo nam jest myśleć właśnie o świętych jako o tych, którzy są jak taki bankomat od cudów. Ale dużo trudniej jest myśleć o świętych jako o naszych patronach, którzy są przykładami do naśladowania. I w tych trudnych czasach myślę, że właśnie Zbyszek i Michał mogą nam pomóc przede wszystkim, byśmy nie byli chrześcijanami light. Byśmy byli ludźmi, którzy będą wierni aż do śmierci. I być może nie przyjdzie nam, tak jak oni, oddać życia w jednym momencie, w jednej chwili. Być może nikt nie strzeli do nas, nie zabije nas, a raczej przyjdzie nam pójść drogą innego męczeństwa. Codziennie może będziemy wylewać jedną kroplę krwi. Codziennie. Być może będziemy musieli poprzez jakąś trudną sytuację, jakieś drobne cierpienie okazywać wierność Panu Bogu. Ale na tej drodze możemy usłyszeć głos Boga, który mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Życzę zatem Wam, także i sobie, byśmy byli wierni aż do śmierci i by Zbyszek i Michał byli nie tylko męczennikami z Pariakoto, ale by byli takimi męczennikami, którzy staną się jednocześnie naszymi patronami i pomogą nam dawać świadectwo Jezusowi w każdej chwili naszego życia i każdym biciem naszego serca. Tym wszystkim, czym przyjdzie nam żyć na ścieżce naszego powołania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę pokoju i dobra. Wieki są.